Schemat przechodzenia gier z serii Grand Theft Auto wydaje się być dość prosty. Zazwyczaj każdy z grających na wstępie siada po to, aby przejść fabułę, niejednokrotnie nieraz, no a następnie zaczyna się szeroko rozumiana zabawa oraz poszukiwanie ciekawostek. Rzecz jasna, w każdej części GTA możemy doszukać się wielu oczywistych znajdziek. Natomiast często gęsto równie dużo pojawia się kwestii niejasnych, na które jak to bywa brakuje dowodów. Wówczas, jak też logika na to wskazuje, między graczami pojawiają się kłótnie i dyskusje, czy dana rzecz przypadkiem nie jest tylko i wyłącznie wymyślną legendą. W związku z tym, my dzisiaj przyjrzymy się kilku mitom ściśle związanym ze światem przedstawionym w Grand Theft Auto 3 oraz omówimy argumenty przemawiające za tym, czy dany mit jest prawdziwy, czy też nie. Jakie mity kryje przed nami doskonale nam znane miasto Liberty City? Przekonajmy się. Zanim pójdziemy dalej, to przypomnę jeszcze, że Neba ma dla Was kartę podarunkową do wygrania na chociażby growe zakupy w serwisie w wysokości 20 euro, czyli około 90 zł. W opisie zostawiam link do losowania z dopiskiem giveaway, no i rzecz jasna zachęcam do wzięcia udziału. Pierwszym mitem, który do dziś budzi zainteresowanie graczy, jest pomnik, który znajdziemy na małym placu w pobliżu lotniska imienia Francisa. Poza tym, że na głowie pomnika znajduje się pachołek, który lekceważy powagę tego monumentu, to niestety nie wiemy, jakiego konfliktu zbrojnego ten pomnik dotyczy. Wiemy jednakże, że pomnik został poświęcony ludziom, którzy walczyli o wolność w 1936 roku. Patrząc na wygląd pomnika, można przypuszczać, że za podłożem powstania kryje się strajk zainicjowany przez być może robotników lub przez inną warstwę społeczną, który koniec końców został stłumiony przez wojsko. Kolejnym mitem, który udało się znaleźć w świecie przedstawionym, jest wojna australijsko-amerykańska. Argumentem przemawiającym za tym, że taka wojna faktycznie się odbyła, jest rozmowa z jednym z weteranów wojennych, pułkownikiem Jamesem T., który pewnego dnia zadzwonił do radiostacji Chatterbox FM. Jak twierdził, wojna ta jest uznawana za największy konflikt zbrojny, który wystąpił po zakończeniu II wojny światowej. Na nasze nieszczęście nie wiemy jednak, gdzie do owego konfliktu militarnego doszło, kto chociażby w nim zwyciężył, ani również jak długo trwał spór. Tak czy inaczej, posłuchajmy wspólnie kawałek wypowiedzi Jamesa i dowiedzmy się, co mniej więcej ma on w tej sprawie do powiedzenia. Dodam jeszcze, że link do całej wypowiedzi Jamesa znajdziecie w opisie filmu, także jeżeli chcecie wgłębić się w całość nieco bardziej, to zapraszam poniżej. Let's go to our next caller, all right. Colonel James T., United States Marine Corps, 2nd Battalion. Laszlo, that caller made a really valid point. These kids today have no respect for authority. When I came back from the Australian-American War, I didn't get a hero's welcome. I didn't get a pat on the back from my friends and neighbors saying, thanks for fighting for our freedom, James. After years of fighting in the trenches, I come back here and everyone's watching TV. Now, can you tell me what this Australian-American War was? I mean, I really never heard of it. Nawiązując do prawdziwego świata, to w rzeczywistości nigdy nie doszło do podobnego konfliktu pomiędzy USA oraz Australią, więc ciężko tu się w jakiś sposób odnieść do wypowiedzi Jamesa. Wspomnieć można jedynie bitwę pod Brisbane w 1942 roku, podczas której doszło do zamieszek pomiędzy wojskami dwóch wspomnianych wcześniej państw. Jednak to wydarzenie miało miejsce przed końcem II wojny światowej, co zupełnie nie pasuje do historii opowiedzianej przez pułkownika Jamesa T. Innym z mitów, które możemy znaleźć w GTA 3, są zabójcze pszczoły. Chociaż w samej grze nie możemy znaleźć tego gatunku, to z kolei jesteśmy w stanie doszukać się kilku rzeczy przemawiających na korzyść tego mitu. Jeżeli jesteście ciekawi, co znajdziemy na temat pszczół, to ten wątek omówiliśmy szerzej w filmie pod tytułem Czy psy miały pojawić się w GTA 3 oraz zabójcze pszczoły, plotka czy prawda, gdzie również, jak sam tytuł wskazuje, możecie dowiedzieć się czegoś o psach, oczywiście w kontekście części GTA z 2001 roku. Idąc dalej, jednym z powszechnie rozpoznawalnych mitów w tej odsłonie jest postać tajemniczego Darkella. Jak większość bezdomnych osób w mieście, jego pozycja w społeczeństwie wydawała się być dość niska. Jednakże mimo tego miał on mieć olbrzymi wpływ na gospodarkę miasta Liberty City. Zaczynając od podstaw, o Darkellu możemy się dowiedzieć, oglądając ostatnie strony instrukcji, znajdującej się oczywiście w wersji pudełkowej gry. Zostały tam m.in. wypisane postacie, które mają bądź miały mieć udział w grze. To właśnie tam znajdziemy jego imię, które pojawia się także w końcowych napisach po przejściu wątku fabularnego gry. Oprócz tego, gracze zdołali odnaleźć model tej postaci, który możecie teraz zobaczyć. Przy okazji tego należy dodać, że zdjęcie modelu było również dostępne na oficjalnej stronie poświęconej GTA 3. Nie da się ukryć, że Darkell miał być postacią kontrowersyjną, zwłaszcza z uwagi na rodzaj zlecanych głównemu bohaterowi misji. Poprzez niefortunne wydarzenia z września 2001 roku wiele osób uważało, że studio postanowiło usunąć Darkella, aby na grę nie spadła fala krytyki i oburzenia.
Stany otrzymały bowiem olbrzymi cios, który spowodował uwrażliwienie narodu na jakiekolwiek akty terrorystyczne, nawet te występujące w wirtualnym świecie. Podsumowując nieco tę część, Rockstar zapytany o Darkella odpowiedział, że mężczyzna został usunięty z gry podobno na długo przed wydarzeniami z 11 września. Idąc dalej, Darkell miał zlecać protagoniście 5 misji, z czego jedna z nich po części przetrwała i pojawiła się w wersji finalnej, lecz otrzymała pewne zmiany. Mowa tutaj o misji przełamać lody wykonywanej dla El Burro, gdzie Claude na zlecenie szefa gangu Diablo detonuje samochód pułapkę, wysadzając przy tym członków konkurencyjnej organizacji przestępczej. Przed zmianami zadaniem gracza było wysadzenie w powietrze zwyczajnych przychodniów, aby siać chaos i spustoszenie. No a im więcej ofiar, tym większa nagroda. Istnieją przypuszczenia, że miejscem, gdzie mieliśmy dokonać tego drastycznego czynu, miał być Little China Park w dzielnicy Chinatown z uwagi na pewien screenshot z dawnej wersji, lecz są to jedynie spekulacje. Kolejną rzeczą związaną z postacią Darkella są sławne rozwałki, gdzie w wersji finalnej w wyznaczonym czasie mamy za zadanie zabić określoną ilość członków danego gangu, do tego określonym rodzajem broni. Okazuje się, że Darkell miał rzekomo także zlecać zadania typu zabij 30 przechodniów w 3 minuty, właśnie w roli znanych nam do tej pory rozwałek. Co więcej, Darkell miał pojawiać się w miejscu tych rozwałek i zlecać nam je jako misje poboczne. Poza nagrodami pieniężnymi, Darkell miał nam także przekazywać inne korzyści. Nie wiemy dokładnie jakie, lecz możemy przypuszczać, że być może były to bronie bądź pojazdy o wyjątkowych właściwościach. Koniec końców, jak wiemy, twórcy odeszli od tej koncepcji prawdopodobnie z prostych względów. Mianowicie przechodnie są dla nas praktycznie nieszkodliwi, no a ponadto wykonywanie tak prostych zadań mogło być po prostu nudne. Patrząc na wygląd rozwałek oraz na jedną z misji, jaką miał nam Darkell zlecić, można zauważyć, jak dużo kontrowersji jest w tym temacie. Zarówno rozwałki, jak i sama zmieniona wersja misji przełamać lody nakłaniała gracza do mordowania niewinnych ludzi, do tego na masową skalę. Co ciekawe, początek aktywności Darkella wyznacza 15 sierpnia 2001 roku, kiedy ukazała się jedna z publikacji gazety Liberty Tree. Omówiono tam temat wzrastającej liczby osób bezdomnych w całym Liberty City oraz tego, że włóczęcy zaczęli sprawiać poważne problemy i stanowią zagrożenie dla innych obywateli. Na koniec, ostatnią już możliwą wzmianką na temat Darkella jest znany i opuszczony tunel pod St. Marks, gdzie gracze mogą znaleźć jedną z ukrytych w grze paczek, no a także czterech bezdomnych stojących w kręgu z koktajlami Mołotowa. Ta lokalizacja daje pewne przypuszczenia, że tunel mógł być zamieszkany właśnie przez Darkella. Podsumowując wątek bezdomnego oraz biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej kwestie, możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że mit dotyczący Darkella jest absolutnie prawdziwy i w pełni można go uzasadnić. Jeżeli znacie jakieś ciekawe tajemnice, które nie są do końca jasne i chcielibyście się podzielić swoją wiedzą, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Poza tym czekamy wraz z Marcinem na wasze opinie i gorąco zachęcamy do oceny filmu, oczywiście jeżeli macie chwilę. Tymczasem trzymajcie się i do następnego. Hej!